Wtorek, 12 maja. Anna Tomczyk, witam Państwa i zapraszam na serwis informacji z Podkarpacia. Oto tematy dnia. Zamiast święta protest, pielęgniarki z regionu walczą o podwyżki i lepsze warunki pracy. Nie ma takiej możliwości, żeby ci, którzy odpowiadają za ochronę zdrowotną, dalej przymykali oko na nasze problemy. 60. rocznica tragedii w Wielopolu Skrzyńskim. W pożarze kina zginęło 58 osób. Wraca ból, wraca śmierć, wraca krzyk i płacz. Ktokolwiek widział tajemnicze zaginięcie mieszkańca powiatu lubaczowskiego. Portfel wziął ze sobą, telefon i klucze zostały w samochodzie. Flisackie pamiątki w nowym muzeum w Ulanowie. Dzień pielęgniarek i położnych w cieniu ogólnopolskiego protestu. Na Podkarpaciu pracę przerwały dziś m.in. pielęgniarki w Sanoku i Lesku. Były też pikiety przed szpitalami lub starostwami w Tarnobrzegu, Nisku i Przemyślu. Ciężka praca i marne zarobki, tak mówią o swoim zawodzie pielęgniarki, które w dniu swojego święta włożyły czarne koszule i czepki. Zapowiedziały też strajk generalny. Oddział chirurgii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie Agata Wiater pracuje tu od 30 lat. Codziennie daje zastrzyki, podłącza kroplówki, dba o to, aby pacjenci na czas trafiali na blok operacyjny i niezbędne badania. Do tego dochodzi wypełnianie medycznej dokumentacji. Jak mówi, są dni, kiedy nie ma czasu choćby na chwilę przerwy. Zazwyczaj jest duże obłożenie, codziennie ostre dyżury. Obsada pielęgniarska jest bardzo mała. Bo na dyżurze są tylko trzy tak zwane odcinkowe pielęgniarki, które bezpośrednio zajmują się pacjentami często w ciężkim stanie. Ze wszystkimi dodatkami i świątecznymi dyżurami pani Agata zarabia 2000 zł netto. Bardzo ciężko jest, bardzo ciężko, jeżeli ma się dzieci na utrzymaniu. Ja akurat mam jednego syna, który studiuje, ale na studiach płatnych ciężko jest. Trudną sytuację pielęgniarek widzą też pacjenci. Opiekują się takimi ludźmi jak my, trzeba przebrać, przewinąć, podać basen, kaczkę. Także naprawdę dużo pracy mają. Roboty tu mają dużo. Także za te pieniądze nie wiem, jakie tam płacą, ale chyba nie bogato. Także tylko protestować. Pielęgniarki twierdzą, że obowiązków stale im przybywa, ale pensje w publicznych szpitalach ciągle są niewiele wyższe od minimalnych. Właśnie dlatego dziś nie świętowały, tylko protestowały. W sanockim szpitalu na 2 godziny odeszły od łóżek pacjentów. Od grudnia ubiegłego roku są w sporze zbiorowym z dyrekcją. Chcą 500 zł podwyżki. Na razie dostały obietnicę 50. Dlatego dziś ponad 200 osób pikietowało przed budynkiem administracji szpitala. Pewien próg normalności dawno został przekroczony. Walczymy o to, żebyśmy mogły normalnie wykonywać swój zawód i pracę, którą świadczymy na rzecz pacjenta, żeby wreszcie ktoś zaczął wyceniać tak, zgodnie z tym, ile ona jest rzeczywiście warta. W sanockim szpitalu średnia pensja pielęgniarki z wyższym wykształceniem i 20-letnim stażem to ze wszystkimi dodatkami około 2000 na rękę. A są tacy, którzy zarabiają znacznie mniej. To dlatego protestujący zapowiadają, że sprawy podwyżek nie odpuszczą. Takiej możliwości, żeby ci, którzy odpowiadają za ochronę zdrowotną, dalej przymykali oko na nasze problemy. Pielęgniarki i położne pikietowały także przed dyrekcją szpitala w Lesku. Tu spór zbiorowy z dyrekcją dopiero się rozpoczyna. Ostatnie podwyżki 6 lat temu miały miejsce. Jak Państwo wiecie, 6 lat temu zakończyło się to strajkiem głodowym. Nie chcieliśmy dopuścić do takiej sytuacji ponownie. W sporach zbiorowych z pracodawcą są już pielęgniarki z 14 spośród 35 podkarpackich szpitali. A dzisiejszy protest to nie koniec walki o podwyżki. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiada na wrzesień rozpoczęcie strajku generalnego. Pielęgniarki to potężna grupa zawodowa, która powoli, ale z roku na rok się zmniejsza. Absolwentki studiów coraz częściej wybierają pracę za granicą, a te odchodzące na emeryturę coraz trudniej jest zastąpić. Jak wynika z danych okręgowych izb pielęgniarek i położnych, na Podkarpaciu jest niemal 20 tysięcy pielęgniarek. W ostatnich 4 latach pielęgniarskie samorządy wydały niemal 400 zaświadczeń o uznanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb Unii Europejskiej. To znaczy, że co najmniej tyle pielęgniarek i położnych wyjechało w poszukiwaniu pracy za granicę. Średnia wieku pielęgniarek na Podkarpaciu to 48 lat, położnych 47.
A my wracamy jeszcze do niedzielnych wyborów. Andrzej Duda przed Bronisławem Komorowskim. To już oficjalne wyniki głosowania w Polsce. Na Podkarpaciu Andrzeja Dudę poparła ponad połowa wszystkich głosujących. Kandydat PiS zdobył w Polsce 34,76% głosów, urzędujący prezydent 33,77%. Paweł Kukiz zdobył 20,8% głosów, Janusz Korwin-Mikke 3,26%. Poparcie dla Magdaleny Ogórek, Adama Jarubasa, Janusza Palikota, Grzegorza Brauna, Mariana Kowalskiego, Jacka Wilka i Pawła Tanajno nie przekroczyło 3%. Gdyby o wyborze prezydenta przesądzał podkarpacki wynik, Andrzej Duda wygrałby wybory już w pierwszej turze. W naszym regionie zdobył aż 50,9% głosów. Bronisław Komorowski 20,42%, niewiele mniej Paweł Kukiz 20,2%. Poparcie dla Janusza Korwin-Mikkego to 3,27%. W regionie poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekroczyło 2%. Frekwencja w Polsce wyniosła 48,96%, na Podkarpaciu była nieco wyższa, zagłosowało 49,54% uprawnionych. Najwięcej osób poszło do wyborów w Rzeszowie, w powiatach rzeszowskim i łańcuckim, najmniej w bieszczadzkim. Głosy podliczone, wyniki ogłoszone, większych nieprawidłowości brak. Takie meldunki spłynęły ze wszystkich delegatur Krajowego Biura Wyborczego na Podkarpaciu. Drobne potknięcia owszem były, ale bez wpływu na wynik głosowania, zapewniają pełnomocnicy obwodowych komisji wyborczych. W przypadku wyborów prezydenckich ewentualne protesty wyborcze rozpatrywał będzie Sąd Najwyższy. Tym razem termin jest bardzo krótki, wynosi 3 dni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. Protokół został błędnie wypełniony. Taka informacja pojawiła się na drzwiach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 75 w Rzeszowie. A obok wyjaśnienie, komisja stwierdziła, że prawdopodobnie doszło do pomyłki rano podczas liczenia pustych kart przy pieczętowaniu. Błąd rachunkowy dotyczył różnicy 5 kart. Po niezbędnej korekcie obok pojawił się już prawidłowy protokół. Jak zapewnia dyrektor rzeszowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pełnomocnicy nie mieli większych uwag do pracy komisji obwodowych. Jak to przy takiej ilości obwodowych komisji miałem do obsługi 547, zawsze jakieś drobne nieporozumienia mogły być, ale nie wpływały one na wynik głosowania. Kalkulator wyborczy pracujący w komisjach działał bardzo poprawnie, system liczył bardzo poprawnie. Po raz kolejny wszystkie wyniki głosowania zostały ręcznie wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego. Po porównaniu okazało się, że wszystkie dane potwierdziły się. Dopiero wtedy zostały podane do publicznej wiadomości. To w obawie przed włamaniami hakerów, bo system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej budowany od podstaw wciąż jest testowany. Zapowiedź jest, że w drugiej turze będzie identycznie praca wykonywała. Natomiast pracują programiści Krajowego Biura Wyborczego cały czas nad tym, aby przy wyborach do Sejmu i Senatu ten system już był bardziej wdrożony i bardziej poszerzany. Zobaczymy, na ile im się to uda. Na razie udało się uniknąć większych problemów także w okręgu przemyskim, poza przypadkiem, gdzie komisja początkowo błędnie wpisała liczbę otrzymanych kart do głosowania. W okręgu tarnobrzeskim jedna z komisji zapomniała, że wszyscy muszą podpisać się pod gotowym protokołem. W Krośnieńskim ktoś zaalarmował dziennikarzy o ulotkach namawiających do głosowania na Andrzeja Dudę, przypominających kartę do głosowania. Do Okręgowej Komisji Wyborczej nie doszły żadne informacje o tym, że przy użyciu tej karty dochodziło do naruszeń prawa. Ta karta stanowi materiał agitacyjny jednego z komitetów wyborczych. W przypadku, jeżeli była ona by rozpowszechniana w trakcie ciszy wyborczej, to właściwe organy ścigania musiałyby podjąć działanie. Jak sprawdziliśmy, na razie do Sądu Najwyższego w Warszawie nie wpłynęły żadne protesty wyborcze. Podczas ostatnich wyborów samorządowych było ich blisko 2000. W zdecydowanej większości zostały oddalone. Kiedy oderwali część ściany, ich oczom ukazał się stos płonących ciał. 11 maja 1955 roku w pożarze kina w Wielopolu Skrzyńskim zginęło aż 58 mieszkańców, głównie dzieci. 20 osób zostało rannych w czasie gaszenia pożaru. Mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego oddali cześć ofiarom w 60. rocznicę tej tragedii. Romualda Bokota miała 4 lata, kiedy po majówce w miejscowym kościele wybrała się z rodziną na długo oczekiwany filmowy seans. Jak na ironię losu była to komedia pod tytułem Sprawa do załatwienia z Adolfem Dymszą w roli głównej. Film wyświetlany był w szkolnym baraku. Ja i siostra poszłyśmy z tatą do tego kina.
A mama została w domu, ale później przyszła, bo ja miałam 4 lata, przyszła zobaczyć, czy ja patrzę, czy ja śpię. No ale ja spałam, no i mama wyszła ze mną i no i dlatego żyję. Ojciec i siostra zginęli, podobnie jak 56 innych mieszkańców wsi. W zasadzie ojca nie pamiętam, miałem 1,5 roku. Wtedy, także pamięci nie ma samych wydarzeń, ale wiem, co się stało. 60 lat upłynęło, emocje mimo wszystko zostają. W pożarze straciłam ojca. Bardzo to jest ważne dla nas, że tu Wielopolanie pamiętają, że była 50. rocznica obchodzona uroczyście i teraz, no bo to jakoś pomaga tak razem przeżyć. Do pożaru doszło w wyniku zaproszenia ognia przez operatorów wyświetlających film, którzy byli pod wpływem alkoholu. Wystarczyła chwila, żeby łatwopalma taśma filmowa błyskawicznie się zapaliła, a od niej drewniane ściany baraku. Dodatkowo pozamykane były wszystkie drzwi. Ludzie ginęli w płomieniach, ale także zatruli się toksycznymi oparami. Po 60 latach wraca ból, wraca śmierć, wraca krzyk i płacz, wracają wspomnienia, wraca ludzka ofiarność w czasie akcji ratowniczej, wraca niemoc absolutna wobec żywiołu. Są przypadki, że i troje osób z jednego domu. Wielka tragedia dla nas i póki żyjemy i póki jesteśmy tutaj w Wielopolanie, chcą co roku o tym przypominać. Tragedia w Wielopolu stała się głośna w kraju i na świecie. Winni zostali skazani. Najwyższe wyroki to 15 lat więzienia. Wieczny odpoczynek raczy nasz Panie, a światło z wieku i stanie Pańskie. W 60. rocznicę pożaru rodziny ofiar i mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego spotkali się przy pomniku upamiętniającym tragedię z 11 maja 1955 roku. Była wspólna modlitwa, złożenie kwiatów, a uczniowie z miejscowego gimnazjum zaprezentowali spektakl przypominający najtragiczniejszy dzień w historii miejscowości. Najpierw niegroźna kolizja drogowa, a potem tajemnicze zniknięcie. Rodzina, policja, a nawet wynajęty detektyw szukają 33-letniego Tomasza Mroza, mieszkańca powiatu lubaczowskiego. Przed tygodniem zostawił samochód w rowie i zniknął bez śladu. Podobny dramat przeżywa w regionie wiele rodzin, których najbliżsi zaginęli bez wieści. Od początku roku podobnych przypadków w regionie było już 300. W dniu zaginięcia pan Tomasz wracał ze spotkania z księgową. W miejscowości Dobra, niedaleko Sieniawy, jego dostawcze auto otarło się o samochód ciężarowy. Mężczyzna zjechał do rowu. Jak twierdzą świadkowie, wyszedł z auta, poszedł do lasu i wszelki ślad po nim zaginął. Żona pana Tomasza nie może zrozumieć, co się stało, bo jak twierdzi, mąż nie miał żadnych problemów ani powodów, żeby opuścić rodzinę. Portfel wziął ze sobą, telefon i klucze zostały w samochodzie. Zaginięcie mężczyzny rodzina zgłosiła na policję. Bierze ona pod uwagę kilka hipotez. Ciągle wierzymy, że odnajdziemy żywego, zdrowego mężczyznę, którego poszukujemy już od 8 dni. Pamiętajmy, że takie sytuacje się zdarzają. Ludzie giną z różnych powodów. Czasami bywają i takie zaginięcia, które nie wyjaśniają się nigdy. O pomoc w poszukiwaniach najbliżsi pana Tomasza zwrócili się do detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Co kieruje tymi ludźmi, że podejmują takie decyzje? Czy szok, czy uderzenie, czy próba ucieczki ze względu na to, że jest tak zwany brak chęci odpowiedzialności za wypadek, czy lęk przed tym, że faktycznie tutaj stan trzeźwości mógł być wątpliwy? Poszukiwania zaangażowało się także Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i Taka. Może dojść do zaniku pamięci czy właśnie problemu ze świadomością i wtedy taka osoba nie do końca wie, gdzie się znajduje, czy nie pamięta na przykład, jak się nazywa. Każdego roku w Polsce ginie kilkanaście tysięcy osób. Od początku roku na Podkarpaciu było ponad 300 takich przypadków. W ubiegłym roku ponad 900. Najczęstszą przyczyną jest utrata pracy, problemy w szkole, depresja i rodzinne nieporozumienia. Większość zaginionych udaje się odnaleźć, ale są tacy, których poszukiwania trwają już kilkadziesiąt lat.
Teraz zmieniamy temat. Kierunek lekarski, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, turystyka historyczna i kulturowa. To trzy nowe kierunki, które uruchamia od nowego roku akademickiego Uniwersytet Rzeszowski. Na decyzję w sprawie czterech kolejnych uczelnia czeka. Jej władze poinformowały dziś, że już za tydzień rusza rekrutacja. Przed tegorocznymi maturzystami trudna decyzja. Dziś zdawali ustną część egzaminu z języka polskiego. Po raz pierwszy w nowej formule, bez prezentacji na wybrany temat. Powszechnie krytykowana prezentacja z języka polskiego to już przeszłość. Teraz ustny egzamin to losowanie pytań. Każdy ma czas najpierw na przygotowanie się, a później na wykazanie się swoją wiedzą. Trudniejszy, no bo do tego przychodzimy bez przygotowania. Nie tak jak wcześniejsze roczniki mogły sobie przygotować swoje wypracowania, a teraz idziemy tak jakby na żywioł. Maturzyści ciągle jeszcze są w trakcie egzaminacyjnego maratonu, ale już wiedzą, co chcą studiować. Ja bym bardzo chciał na informatykę się dostać, konkretnie kierunek informatyka, a tam matematyka jest bardzo potrzebna. I z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminów właśnie z tych przedmiotów, które zdecydują o ich przyszłości. Dla mnie najważniejsze będzie rozszerzony angielski, ponieważ w tym kierunku będę chciał gdzieś dalej się rozwijać. Kraków, Lublin, ale przede wszystkim Rzeszów to miasta, które wybierają na studia uczniowie z Podkarpacia. Uczelnie z regionu, walcząc z demograficznym niżem, robią wszystko, by zainteresować przyszłych studentów. W tym roku uruchamiamy dziennikarstwo i komunikację społeczną, także serdecznie zapraszamy przyszłych adeptów tej sztuki radia i telewizji. Także turystyka historyczna, to jest bardzo ciekawa propozycja z Wydziału Historycznego, socjologiczno-historycznego. Czekamy również na decyzję, jeszcze jeżeli chodzi o Wydział Muzyki. Uczelnia wciąż czeka także na decyzję w sprawie studiów drugiego stopnia na dietetyce i inżynierskich na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie. Już wiadomo, że od października na uniwersytecie startuje kierunek lekarski. Limity przyjęć określi Ministerstwo Zdrowia. Prawdopodobnie będzie to 60 miejsc na studiach stacjonarnych i 60 na niestacjonarnych. Najważniejsze rzeczy są już zrobione, jeśli chodzi o przyjęcie pierwszego rocznika. Natomiast chciałem podkreślić, że proces przygotowania do dobrego kształcenia lekarzy to jest proces długi, wieloletni i właściwie praca jest ciągle przed nami. Tworzenie klinik, pozyskiwanie kadry. W sumie uniwersytet rusza z rekrutacją na 47 kierunków. Ci, którzy wybrali studia właśnie tu, twierdzą, że była to przemyślana decyzja, której nie żałują. Przyjazne miasto dla studentów. Mieszkania są tańsze, akademiki też są tańsze, więc ogólnie jest taniej niż w Krakowie czy Warszawie. Największa w regionie uczelnia Uniwersytet Rzeszowski na pierwszy rok studiów chce przyjąć ponad 5 tysięcy studentów. Stara tradycja i nowa atrakcja w jednym. W Ulanowie powstało Muzeum Flisactwa Polskiego. Zachował się tam XIX-wieczny dom Rettmana i to właśnie jego wnętrze odżyło jak za czasów, kiedy Wisłą i Sanem spławiano drewno. Potomkowie flisackich rodów zadbali o to, by nikt nie zapomniał, z czego słyną Ulanów. Tak niegdyś wyglądało wnętrze flisackiego domu. Zofia Bronkiewicz pamięta ten dom jeszcze z dzieciństwa, bo mieszkał tu ojciec jej wuja, który trudnił się spławianiem drewna. Jak wspomina, charakterystyczne było to, że w domu Flisaka zawsze był warsztat i narzędzia ciesielskie, ale także sprzęty rolnicze. Tak były te izby urządzone. Ci ludzie się też, oprócz tego, że mężowie się trudnili flisem, to żony zajmowały się gospodarstwem domowym, uprawiały pola, utrzymywały zwierzęta, krówki, świnki, gęsi. Zebrano już blisko 1000 eksponatów przypominających pracę i codzienne życie flisaków. Są XIX-wieczne obrazy, zdjęcia, widokówki, dokumenty, a także meble i sprzęty. Większość to dary mieszkańców Ulanowa i sąsiednich miejscowości. Potomkowie flisaków uważają, że muzeum najlepiej zadba o te pamiątki. Żeby to mogły przyszłe pokolenia również oglądać. To nie chodzi tylko o nas tu w tej chwili, tylko o przyszłe pokolenia. Ulanowscy flisacy Sanem i Wisłą spławiali drewno do Gdańska i wielu innych miast. Dlatego też muzeum nie chce ograniczać swoich zbiorów tylko do Ulanowa i najbliższych okolic.
Nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, z oddziałem w Tczewie i chcemy obejmować, zbierać, kolekcjonować dziedzictwo związane z flisactwem z całej Polski. Być może w przyszłości, kiedy pozyskamy odpowiednie opracowania monograficzne, opracowania naukowe, będziemy rozszerzać zakres naszych zbiorów i zakres naszych badań. Przystosowanie flisackiego domu do muzealnych potrzeb kosztowało ponad 300 tysięcy złotych. Większość pochodziła z funduszy unijnych. Utrzymanie placówki wziął na siebie samorząd Ulanowa. Dziś program zaczęliśmy od protestów pielęgniarek i położnych i kończymy tak samo. W studiu jest już Beata Wolańska i jej goście tuż przed rozmową o sytuacji tej grupy zawodowej w polskich szpitalach. Witaj, Beato. Dzień dobry. Skończone wyższe studia i kursy specjalizacyjne, ciężka fizycznie odpowiedzialna praca także w nocy, w niedzielę i święta, rosnące wymagania i coraz więcej obowiązków, a do tego pensje niewiele niższe, niewiele wyższe od tych minimalnych, taka jest codzienność podkarpackiej pielęgniarki. Nic dziwnego, że wiele absolwentek studiów pielęgniarskich na Podkarpaciu nie chce pracować w regionalnych szpitalach i ucieka na przykład za granicę. Jaka jest recepta na zmianę tej sytuacji? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi. Panią Haliną Kalandyk, przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Podkarpaciu i panią Izabelą Kowalską, szefową Podkarpackiego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Najkrócej mówiąc, jak panie myślą, co trzeba zrobić, aby tę sytuację zmienić, aby pielęgniarkom żyło i pracowało się lepiej? Chcemy podwyżek dla każdej pielęgniarki położnej o 1500 zł w tym roku. Uda się? Myślę, że tak, ponieważ walczymy i nie poprzestaniemy walczyć. Pani Izo, jak pani myśli? Zwiększyć liczbę pielęgniarek na dyżurach i poprawić warunki pracy. Więcej na ten temat, o sytuacji pielęgniarek i położnych, a przede wszystkim o recepcie na zmianę tej sytuacji już za chwilę po aktualnościach. Zapraszam. A już teraz u nas prognoza pogody. Dziś zaprasza Maciej Zachariasz. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.